Witam serdecznie, to jest Brancio The UP Gamer i nagrywamy filmik. Będziemy testować nową kartę i tą nową kartą jest Oliver Giroud. Więc bez mniejszego gadania przejdźmy do gry. Więc oraz drugą kartą, którą będziemy testować, jest Gareth Bale. Więc bez mniejszego gadania przejdźmy do gry. Będziemy grać offline, ponieważ chcę, żebyście sobie bardziej zwrócili uwagę na... No, żebyście zwrócili uwagę na tych piłkarzy. Więc zaczynajmy. The first whistle and the game is underway. Więc i teraz Bolasie przy piłce. Bolasie. Bolasie gra do Giru. 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 This is the chance. Got to be. Super. I jeszcze mamy mieć Uberem, to jest będzie moja pierwsza seria. I na razie słyszę tam jak mocno, więc będę nagrywał codziennie. Po 2-3 filmiki może, a po świętach będziemy mieć co weekend będą 4 filmiki, więc serdecznie zapraszam, subskrybujcie i lajkujcie. Zagramy na krótko ze Skrytelem. Rzutka i rozbarki. Skrytu. I Wojciech Szczęsny, nasz rodak. Gra do Kolemana. To dobrze, że powiedziałem Koleman. Jeśli nie, to proszę was, poprawcie mnie. Nie jestem jakiś tam wspaniały z wypowiadania imion, więc... Bale. Excellent positioning and the interception is made. Now Clark. Gareth Bale odbiera piłkę. Brawo, Aaron Ramsey. Brawo, Barkley. Jeszcze Mesut Özil. Mesut Özil. Mesut Özil. Jeśli na przykład chcecie, wiecie jaki piłkarz chcecie, żebym przetestował, wtedy się napiszcie w komentarzach. Mesut Özil. Spróbuję to dla was zrealizować. Good hands, this goalkeeper. That's a good save. Jeszcze chciałem powiedzieć, że Ramsey, ty każdą kartę będę po teście będę dawał, jak się spisywała, można powiedzieć, dawał ocenę w gwiazdkach i to będzie od 1 do 5. Timely challenge. Wiem, to będzie 1 do 5. I jeśli chcecie jeszcze, żebym coś dodał, to napiszcie w komentarzach. To jest błąd chyba. Nie udało mi się wykorzystać tego błędu. Özil. Ramsey. Coleman do skrzydła Garetha Bale'a. Gareth Bale. Gareth Bale! W tym meczu, nie wiem, co się dzieje z naszym Garethem Bale'em. Jeśli chcielibyście wiedzieć, bo to jest w tym meczu, to sobie mamy dwie karty na raz. Przeważnie to będą dwie, ale żeby się ruszyła ta seria, to zrobimy dwie. I więc tak. It's not really going to get the better of him from that range, especially when he can see it all the way. No, 50,000. Cena Bale'a. Ci, co mają na przykład trochę więcej końców, to będzie teraz kosztuje około 400-300k. Można go znaleźć. Są tam jeszcze jakieś za takie 700k, ale można go znaleźć za 300k, więc... Polecam. Teraz tutaj bym bardzo mocno strzał Oliver Giroud. Jak widać, gramy w naszych strojach narodowych. Jesteśmy Polakami, więc trzeba to pokazywać.
replika, ale no cóż, nie ma nikogo. Barkley, przepiękny przechwyt. Barkley. Lost his man. Barkley. Ścina się do środka jeszcze z Ramsey. Ramsey! Ajajaj, coś to był za. Nie wiem, czy piękny strzał. Będę też robił dużo live'ów na Twitchach, więc serdecznie zapraszam, będziemy mieli różne gry oraz... No wiecie, będzie dużo fajnie, będziemy grać KOF-a, na pewno będę robił jakąś karierę, więc serdecznie zapraszam. Ale nie tylko będę grał FIFA, będę grał w takich grach GTA też, Minecraft, Call of Duty, inne gry, Far Cry 4, to bardzo mi się spodobało w tym roku, bardzo fajna gra, różni się bardzo od Far Cry 2 i w ogóle innych Far Cry. Piece of skill, and we can see it again now. Yeah, I love to see this lad express himself on the ball. Gareth Bale. Gareth Bale. Clark. Jeszcze Ramsey. Really good defensive header. Tutaj. Na sztukaczka. I teraz jeszcze do Ozila na skrzydło. Aj, za mocno. Aaron Ramsey. Niektórzy nie wiecie, chcecie poznać ceny. Aaron Ramsey kosztuje gdzieś około 6 tysięcy. Ezil, no za 2 tysiące możecie to kupić. Olivier Giroud. Kabul, no nawet za 500 końców możecie go wyhaczyć, jest bardzo dobry, polecam go. Jeśli nie macie dużo końców, a chcecie po dobrego obrońcy, więc polecam z Kabula, bo gra niesamowicie. No a do niego, ta jego szybkość i ta jego siła bardzo ze sobą, bardzo dobrze ze sobą współpracują. Teraz falowany był przeciwnik i będzie wrzutka, tak, wrzutka. I Kabul, tak jak mówiłem. No i cóż tu Giroud zrobił? Boniek, jak widać, na środach jeszcze sobie nie skończył grać w piłkę. Zbiegnie Boniek. Jak widać, ja jeszcze w piłkę. Taki mały żart z piłką. I teraz Gareth Bale. Aj, Gareth Bale, coś mi nie wyszło. Dobra, bierzmy się za granie. Jak widać, Olivier Giroud strzela ze swojej słabszej nogi. I... bardzo ładna bramka była. Ładnie wykończył. Prawie okienko, można powiedzieć. Tu już nie ma pod poprzeczką, więc... Bardzo ładnie. Teraz jeszcze Ramsey. No i cóż, sądzę, że zakończył. Zakończył ten mecz. Well, they've made the breakthrough. It took them the best part of the first half to do it. But they've got their noses in front. Zakończymy to tutaj. Ocena, jaką daje Gerardowi Bale'owi, to jest 4 na 5 gwiazdek. Olivier Giroud 3 na 5 gwiazdek. I widzimy się w następnym odcinku. Pa!